Przedstawiam Wam Izę Wojtaszek, która jest właścicielką firmy od lat. Ja Twoją firmę nazywam, pomagam znaleźć pracę marzeń. Dobrze ją nazywam? Dobrze, praca na wymiar, praca marzeń, tak, różnie to można definiować, ale mniej więcej o te rzeczy chodzi. Coach kariery od lat. Ty się właściwie zawsze zajmowałaś coachingiem kariery. Zawsze to było Twoje forte, Twoja mocna strona, prawda? To znajdowanie, znajdowanie dobrze dopasowanej, fajnej pracy dla ludzi. Tak i nie, bym powiedziała, troszkę pod włos, ponieważ ja nie do końca może tak to nazywałam, może tam już jakby trwała ta budowa tych podwalin pod to, co dzisiaj robię. Na pewno zajmowałam się, od kiedy pamiętam, karierą, bo i na studiach takie specjalizacje sobie wybrałam i później pracowałam w działach personalnych czy w agencji pośrednictwa pracy. Natomiast jakby gdzieś tam będąc w tych ramach nie zawsze mogłam niezależnie pomóc osobom. Tak zawsze była gdzieś tam wizja organizacji, która za tym stała, a ja miałam potrzebę rzeczywiście tak autentycznie ludziom pomóc zgodnie z tym, co im w duszy gra, żeby tą pracę dopasować. No i pierwszą rzecz, którą tak naprawdę robiłam, to było tak już niezależnie, to było pisanie CV na zamówienie. Więc to był jeden z takich etapów, też szkolenia różne z umiejętności miękkich, potrzebnych na rynku pracy, aż z czasem zbudowałam swój własny taki program coachingowo-szkoleniowo-doradczy. Tak, to nie jest taki czysty coaching w moim wydaniu, tylko jakby gdzieś też doradzam, ja się czasem wtrącam, oczywiście za przyzwoleniem klientów, bo jak coś wiem, mam sprawdzonego, to nie jakby jak szkoda życia na wchodzenie w malinę, tak? Tak. Kto to może wybrać i pójść swoją drogą, ale jeżeli wiem, że coś na przykład jest sprawdzone, to ja to właśnie sugeruję, więc tak ja się w sumie coachem nie do końca nazywam, dlatego że łączę różne rzeczy, aczkolwiek te rzeczy coachingowe też mi pomagają. Ważne jest to, żeby to było zgodne z tym człowiekiem i tutaj te narzędzia coachingowe są super. Świetnie, że o tym mówisz, dlatego że wielu coachów ma ten dylemat na początku, czy można i czy powinni i czy należy łączyć coaching z innymi metodami pracy. I ja, jak sama wiesz, jestem bardzo za tym, żeby łączyć. Nie mówię, że trzeba koniecznie na siłę to robić, ale zawsze moim zdaniem decyduje dobro klienta. I tutaj u Ciebie widzę to samo, że jest właśnie połączenie i mentoringu, i konsultingu, i coachingu, i pewnie jeszcze innych metod u Ciebie, prawda? Tak. No też jestem psychologiem, także też gdzieś tam ta wiedza z psychologii społecznej. Ale nawet był etap, że szykowałam się na psychoterapeutę gdzieś tam jeszcze nim podjęłam te decyzje o tych HR-ach, ale właśnie zdecydowałam, że chcę ludzi wspierać w tej pozytywnej stronie, w psychologii sukcesu bardziej być niż pomagać wychodzić z głębokich takich nieraz problemów. Mhm. Natomiast to też nie pomaga. Iza, jak wygląda Twój biznes coachingowy, mentoringowy w tej chwili? Jakie programy prowadzisz? Jaki jest model biznesowy? Głównym niezmiennie jest taki program zdobywania pracy marzeń, gdzie ważnym elementem jest to dopasowanie, czyli tak naprawdę są takie dwa cele. Jedno to jest to określenie siebie, czego ja chcę w ogóle, żeby tutaj się spełniać, a drugie to jest zdobycie tego. I często to robię jakby w pakiecie, w takim tandemie, bo jedno to jest określić siebie na papierze i koncepcyjnie, a drugie to jest wyjść z tym w świat i zacząć pozyskiwać takie prace. Więc jakby często robię to razem i to jest taki... Właśnie ty to nieraz mówisz, serce i dusza wszystkich usług, to właśnie tak jest udane. To jest mój główny produkt, główna usługa. W tej chwili tak naprawdę głównie prowadzę to indywidualnie. Aczkolwiek właśnie to a propos tego lata, postawiłam sobie taki nowy cel, że do września tutaj kampania, 10 klientów, a tymczasem zebrała się grupa i mam już 6, więc a do września jeszcze kawałek, tak, mamy 2 miesiące, więc... Czyli program grupowy też, tak? Czyli coaching. Tak, ale sporadycznie w tej chwili robię program grupowy, stawiam na indywidualny, bo większość osób faktycznie chce ten indywidualny, więc dlaczego im tego nie dać, jeśli wolą po prostu tak gruntownie to wszystko przepracować, ale też w zanadrzu mam ten grupowy, natomiast stosunkowo rzadko go robię. Ty jesteś, powiesz nam, ile w tej chwili u Ciebie kosztuje coaching indywidualny? Czy to tajemnica? Nie jest to tajemnicą. Mam różne pakiety, też wieczorowe, online, też offline, ale na pewno najczęstszym, który osoby kupują, jest taki pakiet zdalny, czyli przez Skype, Hangout czy telefon. I to jest 4,5 tysiąca złotych. Tyle czasu? W ciągu dnia to jest bardzo ważne, bo wieczorowe godziny są najbardziej oblegane, tak. I już droższe,
I też niechętnie je udostępniam ze względu na życie rodzinne. Czyli 4,5 tysiąca złotych za jaki czas? Za jak długi proces coachingowy? To jest 18 godzin. Za 18 godzin pracy. Zwykle to jest 4 miesiące. Natomiast ponieważ no, u mnie jest wszystko na wymiar, tak? Praca na wymiar, CV na wymiar i, tak. I to jest tryb indywidualny, więc zwykle na wstępnej rozmowie takiej, na której badam potrzeby osób, też określamy, jaki tryb będzie odpowiedni. Natomiast rzeczywiście tak statystycznie rzecz biorąc, najczęściej to są programy takie 4-miesięczne, gdzie mamy 3 spotkania w tygodniu. Ta formuła mi się świetnie sprawdza, gdzie mam właśnie 3 spotkania na początku miesiąca, tak, powiedzmy w pierwszy czwartek każde, a później chwila na odpoczynek, ewentualnie wdrożenie, nadrobienie zaległości i znowu. Tak, żeby po prostu, bo to są niejednokrotnie osoby, które mają już i pracę i szukają jednocześnie drugiej, a nawet jeśli nie mają pracy, no to wiadomo jest życie, a tutaj w tym programie właśnie chodzi o to, żeby to wdrożyć, nie tylko uczyć się teorii, także jest ważne, żeby później wrócić z wynikami. Oczywiście. Dlatego no, ta formuła jednak 4-miesięczna jest najlepsza. Wiesz co, ty zawsze dla mnie byłaś osobą, która bardzo mocno stawia na wyniki. To dla ciebie są bardzo ważne, jak dla wszystkich coachów pewnie są ważne, ale ty mi zawsze jakoś tak mocno stajesz przed oczyma, jak myślę o coachach, którzy mocno stawiają na rezultaty. Że dla ciebie zawsze było testowanie, co działa dla klienta i piękne historie sukcesu, pamiętam, opowiadałaś. Z różnymi klientami. Kto ci najbardziej stoi tak przed oczyma, jak myślisz o tym, kurczę, ja pracowałam z taką osobą, jej pomogłam i ona ma to teraz. Kto by to był? No właśnie to są ci moi ludzie zarządzający. Właśnie przeglądając sobie te sukcesy, tak do mnie dotarło, bo ja się troszkę tak broniłam też przed tą kadrą wyższą zarządzającą. Ja już miałam, właśnie 10 lat temu, jak zaczynałam propozycję bycia wykładowcą MBA i tam się tego podejmowałam, ale kim ja jestem, tak? Ale tutaj też nawet w tej swojej własnej praktyce takie osoby przychodzą. No i ostatnio na przykład pani, która była CFO, a chciała być prezesem i od skończenia programu właśnie ostatnio też z nią robiłam wywiad, 4 razy zmieniła pracę, każda awans, no i jest w końcu prezeską. Super. Poza tym, no akurat to jeszcze ze specjalistką było, ale to jak w mojej pierwszej edycji grupowej, więc to było super dla mnie ważne. Pani, która jest Ukrainką, i była przedszkolanką, a została dyrektorką prywatnego przedszkola. Więc to są tego typu przemiany. Czy też mam osoby z zagranicą, właśnie, czy to do Polski przyjeżdżają, czy to właśnie za granicą, za granicę się wyprowadzają, także, ale wysoki poziom, to nie jest taka emigracja zarobkowa, żeby mieć cokolwiek. Tak. Tylko rzeczywiście mieć pracę na poziomie, nawet czasem wyższym, to jest właśnie ciekawe niż w Polsce. Po to czasami się jedzie za granicę właśnie, prawda? Dokładnie. O właśnie, przypominam się, kolejna pani, która właśnie z całą rodziną się wyprowadziła za granicę, bo ona dostała awans na do kogoś w kroju dyrektora na Europę Środkowo-Wschodnią i wszyscy się wyprowadzili, mąż również. Tak. Do jakiego kraju? Ale nie chcę tutaj mówić o detalach, bo często są rzeczy, takie stanowiska eksponowane i jestem proszona, żeby akurat w tym wypadku nie mogę. Będziemy więc się pani... tutaj, dobrze. Ale tak to wygląda. Co Cię cieszy najbardziej w Twoim biznesie? Z czego jesteś taka, jak wstajesz rano i mówisz, kurczę, mam swój własny biznes i co? Co jest powodem do zadowolenia? Bardzo dużo rzeczy. Na pewno to poczucie, że komuś pomogłam. Te historie właśnie są dla mnie niezwykle cenne. Ważniejsze nawet niż kwota na koncie czasami, tak? Bo to też jest jakiś kredyt. Tak. Powiedziałabym. I też mnóstwo wspaniałych relacji się zawiązuje w ten sposób, więc chyba to jest takie najważniejsze. Ale też osobiście no, mega się cieszę, że mogę pracować na swoich warunkach, że mogę pracować z dowolnego miejsca na ziemi, kiedy mam ochotę w zasadzie i tak, to są chyba ostatnio, takie... Ostatnio widziałam Cię w Tajlandii. Tak, byłam na miesięcznym workation, tak zwanym. Właśnie chciałam zobaczyć, jak to jest z tą pracą z dowolnego miejsca na ziemi, bo ja na co dzień też tak z tego mocno nie korzystam. Znaczy, kiedy mój synek był młodszy, no to więcej jakby jeździłam to tu, to tam, Podkarpacie, Warszawa, te klimaty. I to było dla mnie ważne głównie ze względu, że miałam małe dziecko, żeby móc pracować na przykład w domu, tak. Między karmieniami i tak dalej. Tak. Ale dzisiaj, kiedy Jeremi jest już starszy, to mogę sobie pozwolić i właśnie chciałam zobaczyć, jak to faktycznie jest, kiedy ja się, że tak powiem, wypuszczę gdzieś dalej i czy to rzeczywiście jest realne, możliwe. Też wiem, że wiele osób pociąga taki sposób pracy,
więc trochę chciałam sprawdzić, tak, jak później przychodzi do mnie klient i tak chce, no to chcę mieć swoje rekomendacje, tak, potraktowałam to jako też projekt rozwojowy, żeby móc powiedzieć w plusach, minusach. No to jestem ciekawa, jak wyszło, jakie są wnioski, jak to było dla Ciebie? Na pewno można i to, co zrobiłam wcześniej w Polsce, bardzo mi w tym pomogło, bo ja już pojechałam tam z zakontraktowanymi klientami i wcześniej poinformowałam, że jest taka sytuacja, wyjazd, no i też troszeczkę warunki się zmieniły, bo połączenia telefoniczne są cholendarnie drogie, więc a nieraz jesteśmy na gorącej linii, więc musieliśmy tutaj wymyślić, jak inaczej możemy się komunikować. I też tą całą wycieczkę starałam się jakby podporządkować, tak, jednego dnia mam te spotkania, jedno za drugim, a drugiego dnia na przykład zwiedzamy. I to w sumie super wyszło, bo pojechaliśmy całą grupą, więc wszyscy niejako ten rytm złapaliśmy, tak, że jednego pracowaliśmy dnia, a drugiego dnia odcięci na łodzi na przykład, więc też był czas właśnie na pracę koncepcyjną. Świetnie. Ale też mi to pomogło w nauczeniu się nowych rzeczy, których normalnie chyba bym się nie nauczyła tak szybko. No bo wiadomo, plaża, a tutaj trzeba coś zrobić, bo jest jedną nogą w pracy. No i trzeba było zmienić sposób komunikacji. Jak się skomunikować, jeśli nie masz telefonu, nie możesz tego załatwić, nie bardzo możesz pisać na komputerze, bo na plaży może się zniszczyć. Piasek po prostu, tak. Dokładnie, tak. Bardzo ryzykowne. Wielu osób wydaje, że będę na plaży z laptopem. Nie polecam. Więc bardzo mi się sprawdziło nagrywanie wideo. Czyli odpowiedzi na pytania. Tak jest. Czyli co, nagrywałaś wideo w odpowiedzi na różne pytania klientów, czy w jakim sensie sprawiło Ci się wideo? Też w odpowiedzi na pytania klientów, także dostaję długiego maila od klientki, wiem, że spotkanie mamy umówione w innym terminie, teraz pasuje się szybko skomunikować, ale wiem, że ona jest w ciągu dnia w pracy, jest też jakaś tam różnica czasowa, no różne takie historie, nie możemy się za bardzo zdzwonić, więc co tu mogę zrobić? Tak. Na szybko i nagrywam wideo. Z odpowiedzią na te jej dylematy. Czyli z telefonu po prostu w tym momencie. Z telefonu, wideo, tak. Upload robisz tam na jej, na jakiś desk. Czy selfie stick, telefon i nagrywam. I też cały czas docierały, jak publikowałam też różne inne, bo też cała moja społeczność gdzieś tam też zadawała pytania, jakby co tam robię, co to w ogóle jest i jakieś tam swoje wrażenia, a to ktoś był zazdrosny. Też takie emocjonalne rzeczy. I po prostu to mnie też bardzo nakręcało, co ja mogę powiedzieć na to, tak? I pomóc zainspirować, tak? Jedno z właśnie takich wideo było, że zazdrość jest dobra i jak ją możesz wykorzystać, bo skoro zazdrościsz, no to chyba chcesz tego samego, tak? Tak, zazdrość jest dobra, jak bez żółci. Proszę? Zazdrość jest dobra, jak jest bez żółci, tylko takie, o, tak bym chciała też, co mogę z tym zrobić, nie? Dokładnie i automatycznie pakiet, jak możesz za chwilę zrobić to samo. Super. Więc no, w każdej sytuacji po prostu to wykorzystywałam, ten format i rzeczywiście tutaj wszyscy się z mojej ekipy śmiali, że ja najwięcej wideo i non-stop nagrywam. No rzeczywiście ten klimat, zresztą nie wiem, czy znasz koncepcję flow. Tam się mówi, że jednym z wyzwalaczy flow jest natura. No właśnie. Piękne plenery, jeszcze grupa osób, która też była dla mnie bardzo inspirująca i których podziwiam. Więc wiele takich czynników, które sprawiały, że ja po prostu naprawdę najwyższy poziom chyba flow. Najwyższy poziom wyzwolenia osiągałaś. Tak, tak. Świetnie. Także i na pewno teraz jest też ta większa, przepraszam jeszcze, że wejdę w słowo, śmiałość, tak? Bo ja wcześniej w ogóle wielu moich klientów nigdy nie widziałam na oczy, a oni mnie. Znaczy może poza zdjęciami. A teraz jakby zaczęłam nagrywać wideo, jest ta większa śmiałość, szybciej, więcej, więc to też tak na mnie wpłynęło. I wiesz co, to widać po tobie, powiem ci. Widać, masz inną energię, taką inną aurę wokół siebie, taką bardzo wychodzącą, bardzo taką eksponującą się w świetny sposób, bardzo autentyczne dla ciebie. Dziękuję. I za co byś powiedziała jeszcze coachom, którzy wchodzą w ten biznes, a jeszcze może sobie radzą różnie, albo nie radzą sobie jeszcze w tym biznesie, jaką sugestię, albo jaką radę, albo gdzie byś ich pokierowała, co powinni zrobić? No to kierowałam do ciebie. Dzięki. Idźcie do Margaret. Nie, naprawdę, bo jak sobie myślałam, ja tam
pewne rzeczy sama zrobiłam, jeszcze nim się poznałyśmy, ale zrobiłam sobie taką listę, wykorzystując tutaj swoje umiejętności rozwoju kariery, tak luka kompetencyjna, czego mi brakuje. Hmm. I później poznałam Ciebie i się okazało, że aha, Margaret to ogarnia i to ma wszystko w jednym pakiecie, więc dla mnie to osobiście było bardzo trafione, jakby pomogło mi jakby doszlifować rzeczy różne i pójść dalej i wyżej i szybciej, więc to było super. No na pewno też jest ważna ta ekspertyza, to co mówiłyśmy wcześniej. Tak. Ja jednak też podzielam to zdanie, znaczy, może to jest kwestia osobowości, bo ja trochę jestem taka kobieta konkret, ale i ty chyba też. Tak. Natomiast no, gdzieś mi się wydaje, że jednak też marketingowo to dobrze działa, że klient potrzebuje pewnego rezultatu i warto gdzieś tam o tym pomyśleć, tak? W czym ten nasz coaching pomaga, czy może pomagać innym ludziom, jakie rezultaty może przynieść. Tak. Że pomagamy w rozwiązaniu konkretnych problemów, przyniesieniu konkretnych rezultatów, a nie po prostu oferujemy coaching, bo to jest nie za bardzo zrozumiałe dla ludzi i niekoniecznie potrzebne. Ludzie potrzebują rozwiązania konkretnych problemów i ty jesteś od konkretnych problemów. Ty sobie od razu upatrzyłaś tą karierę i było wiadomo, od czego ty jesteś. Tak, upatrzyłam, nie upatrzyłam, no skapitalizowałam trochę na tym swoim doświadczeniu wcześniejszym zawodowym i w sumie to jest tak naprawdę, to bardzo upraszcza. Wielu coachów, mam wrażenie, niepotrzebnie sobie utrudnia życie, bo jakby odcina się od tego, co było wcześniej. I tylko coaching i coaching. Okej, okay, rozumiem fascynację tą metodą, bo rzeczywiście tak. Ja też widzę, jak mi jakby bycie w procesie coachingowym też jako coachi wielokrotnie pomogło. Natomiast jakby bardzo fajny sposób to jest połączyć to z ekspertyzą, którą mieliśmy do tej pory. No tak. Chyba, że po prostu totalnie się wypaliliśmy, bo też tak może być. Tak. Natomiast wydaje mi się, że wiele osób przekreśla to zupełnie niepotrzebnie. Później można oczywiście wybrać nowy obszar, tak? Oczywiście. Ale ja uważam, że pasja to za mało. Jeżeli naszą pasją jest coaching, to warto do tego jeszcze dodać taką drugą, stabilną nogę, czyli tą naszą ekspertyzę, a jak już zbudujemy praktykę coachingową związaną z ekspertyzą, no to możemy sobie dodawać nowe specjalizacje, czy to zmieniać. Także ja myślę, że tak naprawdę my potrzebujemy mieć dwie pasje, że zawsze pasją jest coaching, bo po to kończymy szkołę coachingową, w ogóle nowa metoda pracy nas bardzo cieszy, ale zawsze potrzebujemy też jeszcze mieć pasję do jakiegoś obszaru, w którym chcemy coachować. Czyli dwie pasje są potrzebne tak naprawdę w tym wszystkim. No pasje, ale też moim zdaniem, znaczy pasja na pewno jest potrzebna też do tego, ale też potrzebne są już jakieś moim zdaniem rezultaty. Że jeżeli ktoś sam ma nieprzerobione w swoim własnym życiu jakąś rzecz, ja nie mówię, że trzeba być mistrzem świata, bo to też nie o to chodzi, bo czasami możemy coachować kogoś, kto jest tylko kroczek za nami z tyłu, a my kroczek do przodu. To nie znaczy, że my jesteśmy najlepsi na świecie. Ale ważne jest, żebyśmy mieli ten drive, chęć, żeby się cały czas rozwijać, ale też już jakieś osiągnięcia, tak? Że no nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy, no nie wiem, dzisiaj mamy jakieś wyzwanie, problem i nagle będziemy z tego uczyć. No bo skąd? Skąd mamy to wiedzieć? Także nie przesadzajmy, nie musimy być mistrzem świata, ale faktycznie ta pasja jest ważna, żeby nam się chciało w tym rozwijać, bo tak. Jak nie będzie chciało, no to nie będzie nam się chciało pomagać naszym klientom i dowiadywać różnych rzeczy, wyzwania, które przed nami postawią, ale jeśli nic nie osiągnęliśmy, no to tutaj jest praca nad sobą, okej, okay, to ja w takim razie muszę mocno rozwinąć nie tylko swoją ekspertyzę coachingową, wprowadzić w życie, w praktykę, tak. Co też ten obszar, w którym pomagam i w którym mogę dowieść rezultaty. Zgadzam się w 100%. W 100% się absolutnie z tym zgadzam. Świetnie. Co jeszcze, Izaj? Albo jakie były może jeszcze takie trudne momenty w Twojej praktyce coachingowej, które coachowie mogą też na swojej drodze napotkać? I jak sobie poradziłaś z tym? Nie wiem, czy to dla mnie tylko, czy dla większości, ale na pewno takim wyzwaniem dla mnie jest stawianie granic. O którym rozmawiałyśmy wielokrotnie. Stawianie granic. O, i właśnie tutaj taka historia mi przychodzi do głowy a propos klientek. Jak jeszcze pracowałam w dużej mierze na żywo, czy część tych klientów miałam na żywo, pamiętam moją klientkę, która była z Francji i przyjechała do Polski i chciała przejść ze specjalisty w bankowości na menedżera w bankowości, a nie znała w ogóle polskiego, co tylko urodziła dziecko. No i pamiętam, że nie mogła przyjść na sesję. Tutaj sala ekskluzywna, wynajęta i w ogóle koszty.
i wszystko zakontraktowane, a ona na tą sesję przyjść nie może. No rzeczywiście miała ważne powody, że tam się niania wysypała i w ogóle wszystko i mnie zaprosiła do siebie. I ja pamiętam, że ja pojechałam do niej wtedy. I akurat to był taki wyjątkowa sytuacja, a ja lubię pomagać, więc mam taką dużą dozę empatii i po prostu, no wiedziałam, że to jest trudne, ale w praktyce, no cóż, to też nie jest moja odpowiedzialność, żeby za kogoś takie rzeczy załatwiać. Też z drugiej strony, wiadomo, wielu ludzi ma po prostu wymówki. Może to nie był ten przypadek, ale jednak często tak bywa. No i ja nieraz mam taką tendencję brania na siebie, tak? Że to ja zakasam rękawy, nie da się, proszę bardzo, ja ci tu pokażę jak i zrobię. No i zdałam sobie sprawę, że jak chcę wejść na wyższy poziom, no to niestety muszę tutaj to rozdzielić. Gdzie jest moja odpowiedzialność? Gdzie jest odpowiedzialność innych ludzi? Tak. I że ja, choć mam misję pomagania, zmiany świata, tworzenia i tak dalej, to no nie jestem w stanie całego świata na plecach nieść i robić wszystkiego za wszystkich, że gdzieś tam są te pewne granice. Więc teraz wymówka, nie wymówka, raczej tego, czegoś takiego bym nie zrobiła, zresztą już nie jeżdżę, nie spotykam się raczej fizycznie. Natomiast takie stawianie swoich granic, bo też zrozumiałam, że jak chcę mieć więcej klientów, no to tak, jak będę tak dojeżdżać i tu się wysypię, tam wysypię, to co? Tak. Na szczęście te sytuacje nie zdarzają się często, są bardzo rzadkie. Natomiast mam bardzo mocno rozdzielone, tak? Gdzie jestem ja, gdzie ktoś i gdzie kończy się moja odpowiedzialność. I że po prostu pewnych rzeczy, nawet jako najlepszy coach, trener na świecie, nie jestem w stanie zrobić za kogoś. Czasem to, że komuś powiem nie, jest najlepszą lekcją w tym wypadku, niż zrobienie czegoś za kogoś. Wiesz co, ja zawsze jestem w niezmiernym podziwie tego, jakich pięknych rzeczy biznes nas uczy. Po prostu, bo to są umiejętności, które są potem do wykorzystywania w ogóle, wiesz, w życiu prywatnym i wszędzie, to stawianie granic, a my jako coachowie często mamy z tym problem, bo my jesteśmy tacy bardzo chętni do pomocy, a szczególnie jak ktoś jeszcze troszeczkę szarpnie naszą czułą strunę, na przykład tak samo jak twoja klientka francuska, to ja też mam czułą strunę zawsze dla matek z dziećmi, a jeszcze szczególnie samotnie wychowujących, to w tym momencie najchętniej bym tam, wiesz, miodu im dzwonek nalała jeszcze, prawda, bo wiem jak to jest. No właśnie, ale jak bierzemy na siebie więcej niż trzeba, bierzemy odpowiedzialność za klienta, to wcale mu to nie służy i tego się po prostu uczymy w pracy. Dokładnie, więc dla mnie to jest chyba coś, nad czym w sumie dalej pracuję, bo tam kolejny element dochodzi. I za ile ty już czasu prowadzisz swój biznes coachingowy, od którego roku? Ogólnie firmę założyłam 10 lat temu, w 2008 roku. Natomiast tam były te elementy, w ogóle na początku łączyłam szkolenia takie stacjonarne, całodniowe albo krótsze i to pisanie CV na zamówienie, tak. Także to tak wyglądało, a z czasem właśnie, więc aha, tutaj ktoś chciał CV, no dobrze, świetnie, ale jeszcze rozmowa, ale jeszcze to i tak powoli rósł ten program, więc no, zajęło to mi w sumie 10 lat. Żeby dojść do tego. Powiem ci bardzo szczerze, że pięknie wyglądasz. Dziękuję. Naprawdę świetną energią emanujesz. Taką autentycznością i takim wyjściem do ludzi, bym powiedziała. Bardzo mi się podoba twoje przegrupowanie twojej grupy docelowej i ten spokój, w którym ty jesteś. Gratuluję ci naprawdę, z całego serca, Iza. Myśmy już tyle lat się znamy i po prostu za każdym razem mnie i olśniewasz i po prostu wspaniale mi się ciebie obserwuje. No, dziękuję za bardzo miłe słowa. No i też dziękuję ci za twoje wsparcie, bo nie ukrywam, że jesteś dla mnie takim no, mentorem, role model, czy jakby to nazwać. Właśnie to, że samodzielna matka z dwójką dzieci, jeśli mogę tutaj zdradzić, dla mnie i że praca online dla mnie to był właśnie poznanie ciebie było takie ważne i gdzieś tam nieraz, pamiętam, jak miałam sama trudniejsze chwile, to myślałam, a Margaret dała radę, to ja też. I zobaczenie, podglądnięcie też, jak ty pewne rzeczy robisz, jak zarządzasz, no pomogło mi to po prostu wejść na wyższy poziom tego wszystkiego, więc bardzo ci dziękuję. A ja tobie, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że ten wywiad bardzo posłuży pokrzepieniu serc i być może jakimś wnioskom, które coachowie mogą sobie wyciągnąć na swój temat i jak się do tego zabrać, że są tacy ludzie jak ty, którzy odnoszą piękne sukcesy, po 10 latach są na rynku, są szczęśliwi robiąc to, co robią, zmieniając ciągle i swój model i trochę przestawiając grupę docelową. To jest biznes wieczny, wiecznie żywy i ucząc się na nim, ucząc się na przykład stawiania granic, podnoszenia cen i innych różnych fajnych rzeczy.
To jest jeszcze, powiem, takie, trochę takie koło zamachowe, tak? Że tak, jak sobie przypomnę moje CV, które pisałam 8 godzin za 200 zł kiedyś, tak? Tak. Jak to wyglądało. I tak cały czas coś niby zmieniam, tak? Ale też już zaczynam odczuwać ten efekt skali. Tak. Że te działania też, które zrobiłam, tworząc, kształtując to, dopasowując do siebie, bo też moje życie się zmienia, ja się zmieniam, to też gdzieś nie poszło na marne, tak? Że gdzieś myślę też dzięki temu mam coraz lepsze wyniki, coraz większą satysfakcję z tego wszystkiego. Więc też no tak jako tak ode mnie może przesłanie na koniec, to na pewno nie stanie się w ciągu jednej nocy. Tak. Są też trudniejsze momenty, ale na pewno warto pracować, udoskonalać, wyciągać wnioski. Po prostu zaprząc te umiejętności coachingowe do swojego życia i być najpierw coachem dla samego siebie albo też wspierać się innymi i będzie progres. Będzie progres. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Tym pozytywnym akcentem będzie progres. Zakończymy. Dzięki. Dzięki.